Do silnego wstrząsu doszło 7 lutego w KWK Mysłowice Wesoła o godzinie 20:34 na poziomie 665 metrów. W wyniku wstrząsu zostało uwięzionych pod ziemią trzech górników. Przeprowadzono akcję ratowniczą, w której brali udział ratownicy z Mysłowickiej Kopalni, z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Działania zakończono sukcesem. Wszyscy trzej górnicy żyją. Jeden z nich jest już po operacji. O szczegółach akcji opowiada sam rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, pan Robert Wnorowski. Na samym początku przy wezwaniu do akcji ratowniczej otrzymaliśmy również informację o tym, że w rejonie zagrożenia znajduje się trzech górników. Wstępne informacje były też takie, że jednym z dwoma z nich jest kontakt, nie ma tego kontaktu z trzecim. Oczywiście, tak jak tutaj podkreślam, to było na samym wstępie. Ta informacja potem była modyfikowana, weryfikowana z upływem czasu. Po godzinie 23, jak dobrze pamiętam, chyba około 23:30 otrzymaliśmy tutaj do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytomia informację o tym, że wszyscy trzej górnicy żyją, są przytomni i to była ta najważniejsza, bardzo dobra informacja. Ratownikom udało się dotrzeć do tych górników, chociaż nie z pewnymi trudnościami. Okazało się, że dwie drogi tutaj dotarcia do tych górników, które były brane pod uwagę, jednak były mocno, że tak powiem, uszkodzone, to znaczy się praktycznie z jednej strony zupełnie zaciśnięte wyrobisko, z drugiej także. Okazało się, że trzecia alternatywna droga dotarcia do tych górników tutaj była na tyle drożna, że nie wymagało to użycia jakiegoś specjalnego sprzętu. Po dotarciu do górników oczywiście ci, którzy mieli jakieś obrażenia, zostali zaopatrzeni przez ratowników górniczych. Przypomnę, że mają oni uprawnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nastąpiło przygotowanie do wytransportowania tych górników. To nastąpiło już po północy. Cała akcja zakończyła się o godzinie 1:18 w nocy. Wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach, w tym również w Jaworznie. Tąpnięcie pan czuł wczoraj? Czułem. Tak? Tak. A bardzo? Delikatnie. No. A gdzie tak zakołysało? Na podłężu. Tak, było. A bardzo było czuć? Tak, bardzo, bardzo, bo ja w wieżowcu mieszkam. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co myślą o pracy górników. Bardzo ciężka, tak? Bardzo ciężka i no co mogę powiedzieć, no ciężka. No myślę, że ja bym na dół nie zjechała. Na pewno, mnie wszyscy tam pracują. Ja pracowałem 8 lat tylko w górnictwie, ciężka praca. Może ja takiej ciężkiej nie miałem, bo pracowałem w takim wydziale, gdzie robiłem pomiary. Ale to jest strasznie ciężka praca i niebezpieczna. I niebezpieczna. No bardzo, bardzo. Miałam ojca górnika to. W 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie najwyższą kwotę do tradycyjnej puszki zebrał niezwykle sympatyczny Jakub Dygoń. W zbieraniu pieniędzy pomogła mu młodsza siostra Hania. Jak co roku Kuba z pomocą taty zbierał pieniądze na osiedlu stałym. Jestem wolontariuszem od 4 lat. Ten rok był wyjątkowo ważny dla mnie i mojej siostrzyczki, ponieważ zbieraliśmy datki na okulistykę dziecięcą. I ja miałem szczęście i chcę, aby każde malutkie dziecko, tak jak ja, skorzystało z wczesnej diagnostyki okulistycznej. Co roku kwestuję już od wczesnych godzin rano. Nie straszny nam silny wiatr, deszcz czy śnieg. Wytrwale jesteśmy na stanowisku do późnych godzin. Zawsze naszą rodzinną ekipą możecie spotkać na osiedlu stałym. W tym roku wspierała mnie moja siostrzyczka Hania. Bardzo chciałbym podziękować ludziom z ogromnymi serduszkami. Widzimy się za rok na osiedlu stałym. Siema! Chłopcu za pomocą tradycyjnego kwestowania udało się zebrać aż 5728,84 zł. Jakubowi, który od 4 lat zbiera w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chciałam wręczyć rozliczenie, ponieważ
Jakub jest wolontariuszem, który zebrał do swej puszki najwięcej pieniędzy. Była to kwota 5728 zł i 84 grosze. Proszę bardzo. Dziękuję. Dodatkowo jeszcze pamiątkowo masz tutaj taką fajną puszeczkę, którą można albo powiesić na ścianie, albo pięknie złożyć. A tutaj dla siostrzyczki mamy pamiątkowy kalendarz. Mam nadzieję, że Hani wręczysz. Podziwiamy Jakuba za wytrwałość i gratulujemy zebranej sumy. Bałtycki Plan Działań HELCOM to jest taki dokument międzynarodowy zrzeszający wszystkie kraje z regionu Morza Bałtyckiego. I to jest dokument, którego głównym celem jest tak naprawdę zmobilizowanie krajów do tego, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego Bałtyku. I to jest umowa, która już w 2007 roku została podpisana przez kraje. Wtedy ten cel miał taki termin graniczny w roku 2021, czyli zakładaliśmy, że to przywrócenie dobrego stanu środowiska stanie się właśnie do zeszłego roku. Niestety się tak nie wydarzyło. W związku z tym była potrzeba aktualizacji, rewizji tych założeń planu i ta najnowsza wersja, która została opublikowana w październiku i przyjęta przez strony konwencji, zawiera takie zaktualizowane działania. Cieszymy się z tego, co jest w tym planie, kiedy rozpatrujemy kwestie związane z obszarami chronionymi. Faktycznie w tym planie jest sztywny zapis mówiący o tym, że do 2030 roku 30% powierzchni Bałtyku ma zostać objęte ochroną, z czego 1/3 to ma być ochrona ścisła, czyli taka ochrona, która już wiąże się z takimi silnymi zasadami, restrykcjami, co oczywiście dla natury jest dobre. Mówimy także o kwestiach związanych z eutrofizacją, czyli z nadmiernym przeżyźnieniem wód. I faktycznie tutaj te cele wyznaczone dotyczące pułapów wprowadzania różnych substancji do Morza Bałtyckiego są obiecujące. Jeśli by wszystkie kraje się zobowiązały i faktycznie wdrożyły te zasady w sposób odpowiedzialny, maksymalny i taki odpowiedni do sytuacji, to myślę, że sytuacja Bałtyku by się poprawiła poprzez wdrożenie tego planu. Natomiast no niestety jest też tak, że kilku rzeczy w tym planie brakuje i to jest coś, co napawa nas jakimiś obawami i takim strachem, że ta sytuacja niewdrożenia tych zaleceń i tych działań przez lata teraz może się powtórzyć, tak? Mówimy tutaj o problemie takim, iż nawet jeśli te działania, które są uwzględnione w planie, one są merytorycznie poprawne, mają sens, jakby zgadzamy się z nimi, natomiast brakuje w nich właśnie takiego konkretnego, granicznego celu realizacji tego działania, czyli nie ma wyznaczonych na przykład lat, co do których musimy zrealizować poszczególne rzeczy. W związku z tym obawiamy się, że może się powtórzyć sytuacja, kiedy te działania po prostu gdzieś tam się rozmyją, odpowiedzialność za nie się rozłoży z kraju na kraj, co doprowadzi do tego, że po prostu nie zostaną one wdrożone. Kolejnym problemem jest to, że nie ma takiego wyraźnego komunikatu dotyczącego finansowania tych działań z planu, co może się okazać bardzo dużym problemem i przeszkodą w skutecznym wdrożeniu zapisów, które zostały przygotowane i przyjęte przez strony konwencji.